Cześć, jestem Kaki, witam Was w Gry Fabularne TV. Dzisiaj będziemy robić recenzję gry Inspectress. Gra została wydana przez wydawnictwo Portal. Jest niewielką książeczką w formacie coraz bardziej popularnym, jeśli chodzi o gry wydawane w Polsce. Kiedyś byliśmy przyzwyczajeni do dużych knig, teraz coraz częściej gra fabularna to mała książeczka, właśnie taka jak ta. Inspectress, tak jak może nam sugerować okładka oraz krótki opis, jest grą o pogromcach duchów. I prawdopodobnie ta gra nazywałaby się Pogromcy Duchów, gdyby licencja na wyrazy Pogromcy Duchów oraz logo Pogromcy Duchów nie była droga. Oni zrobili grę o pogromcach duchów, nazwali ją Inspectress. Każdy wie, o co chodzi, a tak naprawdę nie musi specjalnie dużo wydawać, dzięki czemu ta gra jest śmiesznie tania. Mówiąc, że gra jest niewielka, naprawdę miałem to na myśli, nie tylko jeśli chodzi o format, wielkość książeczki, ale również jej grubość. To jest raptem parę dziesiąt stron, dokładnie no niecałe 100, z czego wiele z tych stron zostało poświęcone na rysunki, tabelki, dodatkowe materiały, które tak naprawdę nie są specjalnie potrzebne, żeby zacząć grać w tą grę. To też coś mówi o tej grze. Ta gra jest prosta. No, z całej serii gier wydawanych w tym formacie, gier indie wydawanych przez Portala, mamy wiele różnych gier, które mają proste zasady. Ta jest również jedną z tych gier. Musicie wiedzieć, że ta gra nie jest dla wszystkich. Otóż ta gra ma bardzo zawężoną konwencję. I to powoduje, że jeśli ta konwencja Wam nie odpowiada, no to nie zrobicie z tej gry coś, co będzie Wam odpowiadało. Duże podręczniki charakteryzują się tym, że można tam zmieścić wiele różnych konwencji, natomiast małe podręczniki, podobnie jak jeśli cofniecie się i obejrzycie moją recenzję Cold City, tam również mówiłem o tym, że tamta konwencja jest bardzo, bardzo wąska. Ta jest również wąska, chociaż już nieco szersza, dająca nieco więcej możliwości. Generalnie jest to konwencja no, taka sama jak w filmie Ghostbusters, czyli konwencja komedii. Można tutaj zabawić się, stworzyć świetną, zabawną sesję w uganianie się za duchami, pełna zabawnych sytuacji. Jest tutaj mechanika, która również wspiera te zabawne sytuacje. Chociaż, zgodnie jak sam podręcznik sugeruje, można zagrać i na poważnie. Aczkolwiek nie wiem, czy patrząc na taką okładkę można poważnie podejść do tematu duchów i bać się na sesji. Poza tym temat grozy na sesji jest dość trudnym tematem i myślę, że są inne gry, które bardziej pasują do tego. Tak więc, no nic, w każdym razie mamy Inspectress i mamy tutaj bardzo ciekawą mechanikę. Nie będę tutaj się w nią wczytywał, mamy tutaj kilka cech, nie jest ich dużo, każda z postaci bardzo szybko się tworzy. To, co jest tutaj warte uwagi, to to, że oprócz tworzenia postaci, właściwie zanim zaczniemy tworzyć postać, jest to super, że mi się to bardzo podoba, najpierw tworzymy firmę, w której grają postacie graczy. Tworząc firmę, tworzymy pewnego rodzaju spójną motywację dla wszystkich postaci, problem motywacji i spajania drużyny mamy załatwiony przez to, że mamy tutaj wąską konwencję. Tak więc w tej grze gra się pracownikami firmy, która walczy z duchami. I można by wymyślać jakieś inne konwencje, natomiast ta gra mechanicznie wspiera właśnie tą jedną, ponieważ firma ma również swoje statystyki, swoje cechy, czy no, umiejętności nie ma, ale ma pewne pule kości, dzięki którym gracze mogą się rozwijać. I tak naprawdę gracze nie zdobywają pedeków i nie rozwijają siebie, tylko gracze rozwijają swoją firmę, a firma rozwija ich. Kolejny trik, który tutaj został wykorzystany, chciałem się na chwilę zatrzymać. Zatrzymać się przy tym triku, ponieważ jest on bardzo dobry i on nie dotyczy tylko i wyłącznie tej gry.
Ten trik dotyczy wielu, wielu różnych gier. Ja się z tym spotkałem przy okazji mechaniki Fate'a. Tutaj również jest coś takiego, co sprawia, że gracze grają w grę, którą oni chcą, a nie w którą chce mistrz gry. Na czym to polega? Tradycyjnie, konwencjonalnie, nie wiem jak to nazwać, w RPG-ach jest tak, że mistrz gry przygotowuje scenariusz, mniej lub bardziej liniowy, mniej lub bardziej rozbudowany, ale to on w głowie ma to, co ma się wydarzyć. On w głowie ma fakt, że ich główny zły to będzie wampir. Natomiast w tej grze jest zupełnie inaczej. Ma to swoje plusy, ma to swoje minusy. Zdecydowany plus jest taki, że mistrz gry niespecjalnie musi się dużo przygotowywać do sesji. Tak więc warto mieć to na półce i warto, żeby gracze znali tą grę tylko po to, aby w razie czego, jak coś wpadnie, trzeba nagle zagrać, nie mamy scenariusza, nie ma mistrza gry, sięgamy po tą grę, można super grać. Natomiast drugi ważny plus, o którym myślę, że warto wspomnieć, to to, że gracze grają w grę, którą oni wymyślają. Jeśli ktoś ma ochotę na zombiaki dzisiaj, to może zadeklarować, że dzisiaj będą zombiaki. Jest tutaj mechanika, dzięki czemu gracze mogą wpływać na to, co się dzieje podczas sesji. Bardzo wpływać. I to jest właśnie również i minus, z czym ja się spotkałem. Wielu graczy czuje się niekomfortowo właśnie w tej sytuacji, kiedy oni mają coś wymyślać. Im odpowiada fakt, że mistrz gry przygotowuje ten scenariusz, on wymyśla, a oni jakby sięgają do półki z tą książką, otwierają i czytają tą przygodę przygotowaną przez tego autora. I szczerze przyznam, że rozumiem ich, gdyż również lubię patrzeć w ten sposób na scenariusze wymyślone przez mistrza gry. Niemniej jednak, jako gracz, zapalony gracz, również bardzo lubię pochwalić się swoją kreatywnością i ta gra na pewno spodoba się każdemu graczowi, który lubi tą gimnastykę umysłu i lubi wymyślać ciekawe historie i ciekawe rzeczy. Myślę, że każdemu z Was zdarzyła się taka sesja, gdzie mistrz gry wprowadził jakiś klimat, powiedzmy, że są to podziemia, jest mrok, mało co widać, pod Waszymi stopami chrupią skorupki martwych robaków. W powietrzu unosi się zapach rozkładającego się ciała i zgnilizny. Czuć wilgoć, jest nieprzyjemnie i chłodno. Jest mgła rozświetlana przez wasze latarki. I sobie gracz myśli, o, tu będzie zombiak. Ale fajnie, będzie zombiak, w końcu będę walczył z zombiakiem. Kulają testy na spostrzegawczość. I okazuje się, że, nie wiem, walczą z dużym czerwiem, bo tak właśnie zaplanował mistrz gry. No, gracz, który napalił się na zombiaki, no nie będzie miał tych zombiaków. Będzie musiał walczyć z tymi gumiastymi stworami bezmózgowymi, co niespecjalnie mu odpowiada, wolałby bezmózgowe zombie, albo właśnie mózgowe zombie. W tej grze, jeśli uda Ci się zdać test, na przykład wypatrywania, to mistrz gry się Ciebie pyta, co udało Ci się wypatrzeć. Jedziecie do budynku, spoglądacie, oglądacie go przez lornetkę, zdajecie test na percepcję, jeśli coś wypatrzycie, no to zgłaszacie, tak? Że nie wiem, widać jakieś ślady walki, albo okno jest wyważone, albo pół budynku jest spalone. Kolejny minus jest dla osób, które wolą tym bardziej tradycyjny, gdzie mistrz gry wymyśla tą storylinię. Kolejny minus jest w momencie, kiedy mamy graczy nie tylko mało kreatywnych, czyli takich, którzy bardziej są nastawieni na odbiór, a nie na kreację. Mamy też graczy, których można by nazwać over creative, nadkreatywni. Mamy też graczy, których można by nazwać nadkreatywnymi, którzy zaczynają za dużo wymyślać. I jak mamy ten przykład z budynkiem, chwyta lornetkę, zaczyna obserwować, no i zaczyna opisywać macki długie na naście metrów, które
wychodzą z fundamentów tego budynku, przez które przebija się lawa i cała rzeka lawy płynąca wzdłuż ogrodu prowadzącego do tego budynku, i te macki oblepiają cały ten budynek i uderzają w te dachówki. One strzelają w powietrze i ludzie tam są i krzyczą z okien, błagają o pomoc, a później ona miażdży ten cały budynek i wciąga je do piekieł. Bo jak wiadomo, tak duże ośmiornice żyją w piekle i pływają w lawie. Są tu oczywiście ograniczenia, żeby gracze nie wpadali na tak szalone pomysły, aczkolwiek no jest to ryzyko, że mając gracza nadkreatywnego, można spalić się właśnie w tym momencie. Jak sobie z tym radzić? Tu już mówię nie tylko w kontekście tej gry, ale również każdej innej. Ja zawsze zaczynam sesję od tego, że mówię graczom kilka rzeczy. Między innymi mówię o takiej metaforze zupy. Że sesja i przygoda, którą za chwilę będziemy przeżywać, to jest jak gotowanie zupy. Każdy z nas jest kucharzem i wspólnie gotujemy tą pyszną zupę, którą będziemy konsumować. Ważne jest, aby ta zupa dobrze smakowała wszystkim. Problem jest taki, że każdy z nas do tej zupy wrzuca coś swojego. I ważne jest to, aby no, te rzeczy w jakiś sposób się komponowały. Jeśli robię zupę owocową, to nie chcemy, żeby ktoś tam wrzucał grzybów. A nawet jeśli robimy zupę grzybową, to nie chcemy, żeby ktoś wrzucał tam robaczywe grzyby, bo to oczywiście psuje smak. Albo jakieś toksyczne grzyby. Albo trujące. W ten sposób gracze mają to poczucie, że wspólnie coś tworzymy. I za każdym razem, jak coś wymyślają, to nie wymyślają tego dla siebie, tylko właśnie dla tej zupy. Coś wrzucają do tego garnka. Jest jeszcze jeden trik, który zasługuje na tyle na uwagę, żeby opowiedzieć o nim, przedstawiony w tej książce. To jest tak zwany pokój zwierzeń. Trik zaczerpnięty z tych programów reality show, gdzie jest pewna historia również pokazana, z życia wzięta historia, czyli no nie wiem, coś tam robią, są zamknięci w budynku i wykonują jakieś różne misje dla Wielkiego Brata. Natomiast są takie przebitki w czasie tego programu, gdzie oni w pokoju zwierzeń są przeprowadzane z nimi wywiady. I one są dość charakterystyczne, te osoby są odosobnione, szczerze mówią o niektórych rzeczach. I ta idea, ten pomysł został zaczerpnięty i wrzucony do tej gierki, nie dłużej. Polega to na tym, że w każdej chwili w czasie gry można mieć wpływ na fabułę właśnie w ten sposób, że mówi się o tym w taki sposób, że gracz w każdej chwili może, nie wiem, wstać, podnieść rękę i powiedzieć pokój zwierzeń. Na przykład wstać, albo w moim przypadku byśmy przeznaczyli osobne miejsce, taki fotel, na którym ta osoba by siadała w czasie sesji. Tak? Dzieje się jakaś akcja, on nagle mówi stop, pokój zwierzeń. On siada na tym fotelu i może powiedzieć dowolną rzecz i wpłynąć na fabułę. Na przykład, jeśli opisała ta osoba z brunetką, opisała tą ośmiornicę z budynkiem wciąganym do piekieł, to jeden z graczy mógłby na przykład się zgłosić, powiedzieć pokój zwierzeń, usiąść na tym fotelu i powiedzieć: wow, to było niesamowite. Przez chwilę jechaliśmy samochodem i tu nagle taki widok. Ośmiornica? Wciągająca budynek do piekieł? Mnie zaparło dech w piersiach. Sparaliżowało mnie. Ale to, co zrobił Thomas, to było niesamowite. On wsiadł do tego auta i sam pojechał i szarżował na tą ośmiornicę. To było heroiczne. I to jest koniec pokoju zwierzeń.
I teraz polega to na tym, żeby wcielić tą historyjkę opowiedzianą przez osobę, która jest w pokoju zwierzeń, wciągnąć do tego do gry. No i tu już też kwestia mistrza gry, jakby moderatora, który koordynuje tą całość. Zadaniem gracza jest teraz odegrać tą scenkę zasugerowaną przez innego gracza. I to jest, tu ponownie odchodzimy do pewnej konwencji grania, konwencjonalnego grania, czy też tradycyjnego grania, nie wiem, nazwijcie to jak chcecie, gdzie każdy gracz decyduje tylko i wyłącznie za siebie. W tej grze mamy wpływ na inne postacie i innych graczy. Właśnie poprzez pokój zwierzeń jesteśmy w stanie nadać im nieco innego charakteru, nieco innego wyglądu. Oczywiście z pewnością teraz, kiedy o tym opowiadam, ja specjalnie opowiadam to właśnie w taki nieneutralny sposób, aby pokazać Wam i potwierdzić to, co już wcześniej powiedziałem, że to nie jest gra dla każdego. Ta gra wymaga według mnie pewnej dojrzałości od graczy i pewnego zrozumienia konwencji, zrozumienia zasad tej gry, nie szkodzenia sobie i nie wrzucaniu robaczywek do zupy. Bardzo często spotykam się z początkującymi graczami, dla których to wrzucanie robaczywek do zupy jest w jakiś sposób fascynujące, jakieś zachęcające. Dla nich to jest część zabawy i to nie jest źle. Jeśli mamy akurat dowolną konwencję inną, to jest ok. Natomiast w tej grze bardzo łatwo przez takie robaczywki popsuć zabawę i sobie, i innym. Ale jeśli mamy kreatywnych graczy, mamy zgranych graczy, doświadczonych graczy, którzy rozumieją ideę wspólnego budowania historii, gdzie każdy dorzuca swoje cegiełki do intrygi, którą wspólnie pleciemy, to jest to jak najbardziej gra godna polecenia, zwłaszcza, że w tej grze, jak w żadnej innej grze, przynajmniej bardzo mało znam takich gier, może wyjść naprawdę fascynująca przygoda, która nie miałaby miejsca powstać w głowie jednego człowieka. Mistrz gry bardzo często jest ograniczony poprzez swoje doświadczenie i swoje pomysły. Tymczasem w tej grze jesteśmy w stanie stworzyć z marszu fascynującą historię, fascynującą przygodę, nad którą pracuje pięć umysłów naraz. I to, jaką kreatywność można uzyskać właśnie dzięki temu, że tu jest taka możliwość i taka mechanika, to na darmo szukać w innych grach. Tak więc, jeśli spełniacie te warunki, o których mówiłem, kupcie sobie Inspectress, pograjcie i koniecznie trzymajcie na półce, miejcie ją pod ręką. Jeśli odwiedzacie kogoś i nie jesteście pewni, czy mistrz gry przejdzie, czy mistrz gry przygotuje scenariusz, warto mieć pod ręką Inspectress, na szybko stworzyć firmę, na szybko stworzyć postacie i wspólnie ugotować tą zupę pełną duchów. Mam nadzieję, że gra Wam się spodoba i że fajnie będzie Wam się grało. To na tyle. Ja jestem Khaki, oglądaliście Gry Fabularne TV. Zapraszam do oglądania innych filmików. Zapraszam również do kupowania koszulek RPGowych, które możecie dostać u mnie na blogu. Życzę miłej gry. Cześć!